Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Katarzyna Kuczyńska-Budka, gliwicka radna, zaprosiła nas dziś do swojego miasta. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że jesteście w Gliwicach. Jesteśmy w Gliwicach. I to jest pierwsze miasto na trasie, którą sobie zaplanowaliśmy na przestrzeni następnych miesięcy. To jest do Państwa uwaga, bo będziemy się przyglądali różnym miastom na finiszu właściwie najdłuższej kadencji samorządowej, jaka nam się przydarzyła. Wyście jej sobie nie zaordynowali, tylko władza centralna, no ale tak się złożyło. To prawda. Mieliście mnóstwo czasu. Mieliśmy sporo czasu, to prawda. To zawsze samorządowcom pozwala szerzej spojrzeć z tej perspektywy, która jest dla nich istotna. W moim przypadku Gliwice, czyli miasto, gdzie się urodziłam, gdzie chodziłam do żłobka, przedszkola, szkoły średniej. Potem wyjechałam oczywiście do Katowic na studia, bo tutaj najbliżej, i z powrotem wróciłam. Ale wszędzie to są Pani takie... Gliwice. Każda z tych ścieżek to jest ścieżka, którą deptam od 53 lat. Wie Pani co, jadę sobie do Państwa ulicą Wyzwolenia. Zwycięstwa. I widzę miasto bogate. Widzę miasto nowoczesne, jak trzeba, albo zabytkowe, jak trzeba, ściśle polskie, jak trzeba, albo trochę niemieckie, jeżeli ktoś się nie wstydzi tej historii tego miasta. Więc myślę sobie, no w raju mieszkacie, czego tu więcej trzeba? Rozglądał się Pan na prawo i lewo, jadąc Zwycięstwa. To jest ulica, na której ja się urodziłam, czy pierwsze lata spędziłam. Tam stawiałam pierwsze kroki i powiem Panu, że mimo wszystko, jak patrzę teraz na Zwycięstwa, to wiem, że to Zwycięstwa, ta Zwycięstwa mogłaby wyglądać znacznie, znacznie lepiej. O, to w każdym mieście można taką łatkę przypiąć, w każdej ulicy, to oczywiste. Ale i o to chodzi. Cytrynę trzeba wyciskać tak, jak ona na to pozwala. W swoim mieście Pani tak mówi? Tak, wyciskaniu cytryny? Ale mówię o wyciskaniu cytryny w perspektywie takiej, żeby z tego potencjału, który mamy, wziąć jak najwięcej. Wie Pani co? Ja wiem z własnych doświadczeń, że miasta się łatwiej budziły po COVID-zie niż po Polskim Ładzie. Gliwice się obudziły, ocknęły, doszły do siebie? Przedsiębiorcy w Gliwicach po COVID-zie nie mieli najłatwiej. Akurat byliśmy miastem, które nie tak mocno jak inne okoliczne miasta wspierały przedsiębiorców po COVID-zie. Jeśli chodzi o Polski Ład, to tak, absolutnie każdy samorząd odczuł to na własnej skórze, a tą skórą w mieście jest po prostu budżet. Także na pewno Polski Ład nam nie sprzyjał. Ale ja się wpatruję w ten Wasz budżet na 2024 rok i widać w nim bardzo wyraźnie, że rosną Wam wydatki, ale rosną też przychody. Tak. To jakbyście dochodzili do siebie jako miasto. Rosły szybciej. Jestem orędownikiem jednak tego, by dalej rosły szybciej, czyli tak jak rosły przed Polskim Ładem, bo to, że wydatki nam rosną szybciej, no to tak jak wszystkim, to zarówno inflacja, jak i to, jak zmieniono te elementy budżetu, albo też dochodów miasta, które miasto wkłada do tego budżetu, to miało na to znaczący wpływ, ale powinny rosnąć nasze dochody szybciej. No, wydatki siłą rzeczy też będą rosły szybciej. Czyli jeśli byśmy porównali nasze dochody i wydatki, to ta rozpiętość powinna być większa niż teraz jest. Czyli powinniśmy mieć więcej dochodów, a tyle samo wydatków. A czego Pani zdaniem funkcją jest wzrost przychodów czy dochodów? Oj, to jest wypadkowa kilku elementów. Po pierwsze, znaczna część dochodów miasta to są dochody z PIT-u. W związku z tym musimy zrobić wszystko, żeby tych mieszkańców pracujących, tak, czyli mieszkających tutaj i płacących ten PIT było jak najwięcej. Z tym mamy duży problem, bo demografia... 200 tysięcy wam się zrobiło ile? 160? 220 nawet, no 170, więc mocno nas ubywa. Oczywiście... Ale to nie jest endemiczny kłopot Gliwic, wszystkim ubywa, Polaków. To prawda, ale myślę, że biorąc pod uwagę zaplecze, jakie mamy, czyli chociażby to, że jesteśmy dużym ośrodkiem akademickim, mamy Politechnikę Śląską, to powinniśmy zrobić wszystko, żeby znaleźć takie narzędzia i wdrożyć takie narzędzia, które chociażby tych młodych ludzi tutaj zatrzymają w mieście. Niestety tutaj mamy dużo, niestety tutaj nie działamy najlepiej. A czym się zatrzymuje młodych ludzi w mieście?
proszę zobaczyć, proszę spojrzeć na Katowice. Żeby student chciał studiować w danym mieście, gdziekolwiek to jest w Polsce, to patrzy na dwa elementy. Po pierwsze patrzy na to, co daje uczelnia i tutaj jeśli chodzi o Politechnikę, to jest całkiem dobrze, a po drugie patrzy na to, jak jest w tym mieście, bo student zdaje sobie sprawę, że to jest pewnie ostatni moment w życiu, kiedy można korzystać z tego wszystkiego, co oferuje miasto, gdzie on w danym momencie mieszka. No to chyba tu nie ma tutaj... kłopotów. Gliwice to jest miasto rozrywkowe. Jest gdzie pójść, gdzie zjeść, gdzie się napić herbaty. Szczerze? Szczerze. Moje dziecko, jak skończyło studia w Katowicach, to zostało w tych Katowicach i powiedziało, że zostaje w Katowicach dlatego, że jednak oferta gliwicka i katowicka różni się bardzo. Także... Ale wy macie jednak ciągle jako Gliwiczanie jakiś kompleks Katowic. I ja to byście chcieli przenieść tą stolicę regionu do Gliwic. No tak. Jest tak ciągle? Ależ oczywiście, że tak. No ale macie na to? I to jest możliwe. No ale dzięki czemu by się to miało wydarzyć? Po pierwsze, ścisła współpraca z Politechniką Śląską i jednak stworzenie tych warunków. Pani radna, ale tutaj... przerwę pani, bo też byłem studentem kiedyś. Politechnika to jest trudny kierunek. Ludzie woleliby i masowo garną się do kierunków humanistycznych. Politechnika to jest dla wybrańców. Jeśli chodzi o kierunki humanistyczne, mam na to pomysł, dopinam go, ale no, jeszcze o tym... Nie, nie tylko. Ale oczywiście Politechnika będzie zawsze w takim centrum zainteresowania i będę powtarzać z uporem maniaka, że ta taka bezpośrednia współpraca, bardzo ścisła pomiędzy miastem a dużym ośrodkiem akademickim, przynosi same korzyści, zarówno miastu, jak i uczelni wyższej. Proszę zobaczyć, że my mamy architekturę. I o ile to nasze dziedzictwo tutaj, proszę bardzo, spójrzmy jak jedziemy, to jest naprawdę coś fantastycznego. Niestety, jeśli chodzi o miasto, to moglibyśmy dbać o to bardziej i nie sprzedawać takich perełek architektonicznych, bo mamy taką tendencję. Bardzo bym to chciała zatrzymać. Ale korzystajmy z tego dobrodziejstwa, skoro kształcimy tutaj znakomitych architektów i bardzo często wielu z nich idzie potem w świat i robi świetne projekty, to skorzystajmy z ich potencjału i róbmy to w Gliwicach. Mamy znakomitych urbanistów kształconych na naszej Politechnice. Jesteśmy jednym z niewielu śląskich miast, które minimalnie tylko korzysta z tego zaplecza. Przecież to nie jest sytuacja, która powinna mieć miejsce. I stąd te moje powiedzenie o wyciskaniu tej cytryny. Mamy zaplecze, korzystajmy z niego. Znakomitymi ekspertami, którzy naprawdę wiedzą, co się w mieście powinno zdarzyć i bardzo często sami potrafią wskazać te kierunki rozwoju, są sami mieszkańcy. Korzystajmy z ich wiedzy, z ich doświadczenia. Patrzmy na ten zabytek. Panie redaktorze. Państwo go nie widzą, ja go widzę. Bardzo, bardzo mi przykro, że jest w takim stanie. Ale pan mówi o tej narożnej kamienicy, tak, czy tak, o tej kościele? Tak. O tej kamienicy. Jak wyjedziemy ze skrzyżowania, jesteśmy na skrzyżowaniu ze Zwycięstwa, to po prawej stronie w kierunku Zwycięstwa też jest znakomity modernistyczny budynek, też pod upada. Stwórzmy warunki takie, żeby... Ale to są własności prywatne czy miejskie? Wszystko jedno. No nie tak wszystko jedno, prywatne. Dużo łatwiej jest, ależ oczywiście, dużo łatwiej jest. Niestety miasto w latach 90. posprzedawało bardzo wiele lokali użytkowych na parterze i teraz nie ma żadnego wpływu na to, w jaki sposób one są wykorzystywane. Także ja zawsze przestrzegam samorządowców, żeby jeśli chcą mieć wpływ na to, jak kreowane jest miasto, jak się rozwija, w jakich obszarach jest prowadzona jaka działalność, to zostawmy te lokale w centrum miasta, bo wtedy dzierżawiąc je biznesowi, możemy mieć wpływ na to, w jaki sposób miasto się rozwija, co tam się dzieje. No tak, ale centra miast mają swoje oczekiwania. To nie może być tak, że w centrum miasta lokal użytkowy zajmuje hydraulik. Ludzie oczekują tam gastronomii, znakomita uwaga, bardzo ważna uwaga. I właśnie o tym mówię w tej perspektywie, bo jeśli wyznaczamy sobie, że na przykład w Gliwicach na skrzyżowaniu ulicy Zwycięstwa i Alei Przyjaźni powstaje kwartał, który ma tą podstawową funkcję, która ma być związaną z kulturą, to zróbmy tak, żeby te lokale miejskie, które możemy udostępnić, taką działalność oferowały. I właśnie chociażby z tego względu sprzedawanie tych lokali właśnie na parterach, czyli tych lokali, które mogą być lokalami użytkowymi,
nie jest dobre, bo tracimy możliwość kreowania konkretnych, przypisywania konkretnej roli konkretnym obszarom miasta. A nie sądzi Pani, że Gliwicom brakuje trochę... fantazji? Nie wiem, jak to dobrze ująć. Jakiegoś dobrego PR-u. Wie Pani, ja jestem, no nie par excellence, ale jednak cieszyniakiem. I kiedy ktoś mówi o Cieszynie, to mówi o nim ciepło, chociaż nie ma tam zbyt wielu atrakcji jak w Gliwicach. O Gliwicach nikt tak nie powie, bo to miasto na Śląsku. Ja mówię tylko o Gliwicach ciepło. Pani tak, nie. Ja mówię, to Pani, miasto bez przyjezdnych umrze. Ono nie jest dla mieszkańców, ono musi być dla przyjezdnych. I tu się też z Panem zgadzam. Co widzi Pan? Jednak jeśli chodzi o to spojrzenie na miasto, to mamy je bardzo zbliżone. Ja uważam, że zawsze siłą miasta jest różnorodność i miasto też musi być budowane w taki sposób, żeby oferować ten swój potencjał z bardzo wielu perspektyw. Czyli miasto, które jest miastem starym jak nasze, budowane jeszcze na planie niemieckim, które dla architektów... Ale to też jest siła, bo stosunkowo łatwo jest tym zarządzać. Musi na przykład niwelować te bariery architektoniczne, które nie sprzyjają ani osobom starszym, ani osobom z niepełnosprawnościami, ani młodym rodzicom, którzy idą z wózkiem, z dzieckiem. To jest jedna perspektywa. Jeśli ma się budować, to z kolei musi budować się w sposób uniwersalny, czyli w taki sposób, żeby było wygodne dla tych samych grup, o których mówiliśmy przed chwileczką, czyli zarówno dla osób starszych, dla młodych rodziców, dla dzieci. To musi być miasto, które jest przyjazne, czyli które nie tylko oferuje miejsca pracy i oferuje to i oferuje mieszkania, choć tego w Gliwicach też nam bardzo brakuje, ale oferuje też miejsca rekreacji, miejsca wypoczynku. O, to jest chyba w ogóle na pierwszym planie wszędzie w tej chwili. Rekreacja, wypoczynek. Ludzie mają gdzie pracować, chcą się zabawić, chcą wypocząć. I chcą żyć w przyjaznym mieście. Miasto, które patrzy z perspektywy mieszkańca, powinno wiedzieć, że dla mieszkańca jest bardzo ważne, żeby w przypadku młodych rodziców w zasięgu tych 10 minut znalazł się plac zabaw, żeby znalazła się szkoła, żeby znalazły się przystanki komunikacji publicznej. To wszystko trzeba brać pod uwagę. Bardzo ważnym elementem teraz dla mieszkańców i mieszkańców Gliwic również, i wyszło nam to chociażby w momencie, kiedy przygotowywaliśmy strategię w pracach, nad którą brałam udział, jest zieleń. Tych terenów zielonych, terenów rekreacyjnych w mieście bardzo brakuje. Pani Katarzyno, ale jeżeli Pani zechce tu, w tym pięknym centrum Gliwic, wprowadzić... w lewo. A to Pani poprowadzi, bo ja się pogubię. Tak. Jeżeli Pani tutaj zechce tym ludziom ułatwiać życie, to oni Panią przeklą, bo i Pani miasto rozkopie. Wszystko można zrobić tak i wszystko można zakomunikować tak, nawiązując do promocji miasta, że może się to udać. Warunek jest jeden. Mieszkańcy wspólnie z tym, kto jest prezydentem miasta, z urzędnikami, robią to wspólnie. Bo jeśli wypracujemy taki model, który będzie dobry po pierwsze dla mieszkańców i będzie możliwy do zrealizowania przez samorządowców, to się wszystko uda. My naprawdę jesteśmy bardzo rozsądnymi użytkownikami tej przestrzeni publicznej i jeśli wiemy, że jest określona perspektywa, w której może nam być lepiej, wygodniej, przyjemniej, to jesteśmy w stanie zgodzić się na jakieś niedogodności, żeby wiedzieć, że za rok, dwa, bo często tyle trwają jednak większe inwestycje, będzie to służyło nam wszystkim. Ma Pani może rację, tylko... Spójrzmy tutaj. To jest naprawdę wymarła ulica. To powinno wyglądać inaczej. To jest główna ulica naszego miasta. 10 z minutami. Może jeszcze ludzie mają prawo się nie przemieszczać. Nie o to chodzi. Proszę zobaczyć, co my tutaj oferujemy mieszkańcom. Mamy albo odzież z drugiej ręki, albo banki, albo miejsca, które naprawdę nie tworzą takiej żywej tkanki miasta. Ale to wolny rynek kreuje takie potrzeby. A przed chwileczką, przyznał mi Pan, że tutaj jest jednak duża rola zarządzających miastem, bo jest. Nie zapominajmy o tym. Fragment, o którym ja mówiłam, jest tutaj i to jest nasza Aleja Przyjaźni. Ja sobie wyobrażam to naprawdę jako kwartał, gdzie kipi kultura i rozrywka. Minęliśmy przed chwileczką
ruiny Teatru Wiktoria. One od czasów wojny właściwie tam się niewiele zmieniło. To jest fantastyczny obiekt, który trzeba zrewitalizować, przywrócić mu należną mu rangę. Być może zostawić go w tej formie, która pokaże jego historię, ale ta scena absolutnie powinna być w mieście wykorzystywana. Popatrzmy tutaj, tu jesteśmy chwilę po oddaniu tej części miasta, po remoncie tej części miasta i tego placu, który mamy przed sobą, a dojeżdżamy do dworca. To można nie opowiadać, bo nasi widzowie tego nie widzą. Właśnie, ale tak nie wygląda nowoczesne miasto. To naprawdę powinno kipić życiem. Ale jak pani zmusi ludzi, żeby tu otwierali knajpki, restauracje, bary i lokale użytkowe? Jeśli damy im takie warunki, że będzie im się to opłacało, to niech mi pan wierzy, że to zrobimy. Miejemy teraz plac. Plac, który jest na rogu. Możemy w prawo. Który jest na rogu, to dla naszych widzów, ulicy Bohaterów Getta i Zwycięstwa. I trwa teraz dyskusja, czy zabudować ten narożnik, czy też zrobić tutaj przestrzeń, bo taki był pomysł jednego z mieszkańców, żeby stworzyć tutaj taki niewielki park razem z taką galerią miejską. Ten teren mocno uzbroić, nazwijmy to tak, chociaż to nie jest dobre słowo, w zieleń, postawić tutaj małą architekturę, czyli ławki. No myślę, że to fantastyczny pomysł, a pomysł był tym lepszy, że była to propozycja zrobienia tej inwestycji w takim projekcie współpracy biznesu z miastem i jeszcze zaangażowania do tego takiego narzędzia, które się nazywa inicjatywa lokalna. Ja to wszystko wiem, pani radna, tylko ja słyszę od bardzo wielu samorządowców różnych szczebli, że sposobem na zarządzanie miastem musi być współpraca z mieszkańcami, angażowanie ich do tego. To jest tak naiwne, że aż zęby bolą. Oni musieli tego chcieć. A ale oni chcą, żebyście to wy załatwiali za nich ich sprawy, bo oni wam za to płacą. Ależ to nieprawda. Co najwyżej chcą się zaangażować w budżet obywatelski, do góra. To ja już panu daję przykład. Taki gliwicki nasz. W Gliwicach grupa aktywistów, bo to jednak zawsze musi być ktoś, kto jest motorem. Prawo, prosto i zaraz wrócimy do miejsca, z którego rozpoczęliśmy naszą podróż. W Gliwicach grupa aktywistów szukała takiego miejsca, gdzie moglibyśmy toczyć też dyskusje właśnie z mieszkańcami o mieście. Chcieliśmy stworzyć, bo przyznam, że też byłam w tej grupie, taki Urban Lab. Skierowano taką propozycję do miasta i miasto co? Pozostało głuche. Ja wiem, że miastu jest łatwiej robić to z perspektywy zza biurka. Nieradno, 170 tysięcy ludzi. Jak pani chce odpowiedzieć na ich zapotrzebowanie na dyskusję? To naprawdę się dzieje. Proszę zobaczyć, że dzieje się to w Gdańsku, dzieje się to w Poznaniu. Ja nie mówię, że to jest najłatwiejsza forma, ale to jest coś, o co mnie pan pyta. Czy ludzie potem będą skłonni aprobować to, że jest rozkopana jakaś ulica, jest rozkopany jakiś fragment miasta. Jeśli to będzie wspólny projekt, który będą chcieli mieszkańcy, który zaaprobują i który będzie wypracowany... Ale w czym zaprobują? Referendum? Jakich pani o to zapyta? Panie redaktorze, takich metod, które pozwalają nam współpracować z mieszkańcami, jest mnóstwo. I w Gliwicach mamy specjalistów, którzy się tym zajmują. Jest takie trudne słowo, które brzmi partycypacja. To jest współudział w zarządzaniu mieszkańców w tym przypadku. Jest takie trudne słowo. I naprawdę da się to zrobić. Ten Urban Lab, o którym zaczęłam robić, to jest miejsce. Zresztą będziemy je mijać, bo ono jest tutaj naprzeciwko Czerwonej Chemii, czyli takiego starego budynku Politechniki Śląskiej. To jest miejsce, gdzie takie dyskusje się toczą, gdzie zapraszamy fachowców, między innymi urbanistów, skądinąd nie tylko polskich, którzy mówią, jak to się da zrobić. Proszę popatrzeć na takie miasta jak chociażby Kopenhaga, która jest dla mnie takim wzorem tego. Mamy takie możliwości. Proszę zobaczyć, że mamy przez centrum miasta przepływającą rzekę, Kłodnicę, z którą mamy teraz problem, bo Kłodnica jest dopływem Odry i to zanieczyszczenie leje tam samą Odry. Tak, jest to kłopot.
pytanie, czy nie trzeba by połączyć jednak sił, ale tutaj jest potrzebna współpraca pomiędzy samorządem i rządem, bo po pierwsze trzeba by tą rzekę oczyścić, a po drugie mamy fantastyczną możliwość zagospodarowania tam bulwarów. Nad tymi bulwarami mamy bardzo ważny ośrodek dla gliwiczan i nie tylko gliwiczan. Mamy tam Instytut Onkologii. Czy nie byłoby fantastycznym, gdyby zagospodarować te bulwary, z których korzystać by mogli gliwiczanie, ale także pacjenci onkologii. Tam są pacjenci z całej pani Polski. Radna, ale mieszkańcy pani powiedzą, wydaje pani pieniądze na bulwary, my potrzebujemy mieszkań komunalnych. Mieszkania komunalne są jednym miejsc z priorytetów. Parkingowych. No tak, masę rzeczy potrzebujemy, się. A nie bulwarów. Nie, potrzebujemy też bulwarów. Ale w drugiej kolejności. Na pewno nie w pierwszej, tak, to się zgadzam. W pierwszej kolejności... A Kunderka zbyt jest czy krótka? No to jeśli mówimy o tych dużych potrzebach, które są w naszym mieście, to szpital. I tutaj ja już pracuję nad tym, jak znaleźć źródło finansowania dla tego szpitalu, bo mówienie o tym, że będziemy mieć pieniądze z KPO jest pójściem nieco na skróty. Rzecz przyszła i niepewna, umówmy się. Znaczy w KPO teraz nie ma wprost pieniędzy przeznaczonych na takie inwestycje. Trzeba ten model finansowania złożyć jednak z kilku mniejszych. Te kilka mniejszych faktycznie mam wrażenie teraz, że w KPO się znajdą. Ale myślę, że to nie może być jedyne źródło finansowania, czyli KPO i miasto. Trzeba zrobić tutaj coś więcej, ale jeszcze wszystkiego nie zdradzę, bo... Będzie jeszcze czas na zdradzanie. Moment, żeby o tym powiedzieć, będzie za chwilę. Pani, muszę to jest panu... jedno. Nie skończyliśmy o tych szpitalach, nie skończyliśmy o tych mieszkaniach. Mieszkania komunalne to jest coś, co jest nam potrzebne, ale ja jestem absolutnie zwolenniczką jednak budowania mieszkań na wynajem. Na wynajem, no, tak. Świetny plan. Biorąc pod uwagę chociażby to, że brakuje nam mieszkań, a z drugiej strony chcemy zatrzymać młodych ludzi z Politechniki, to budowanie mieszkań na wynajem jest zdecydowanie takim elementem prorozwojowym na naszego mieszkania. No i tak bym chciała. I tak się stanie. Co trzeba zrobić, pani zdaniem, tak na koniec, żeby ludzie, a ten przykład zawsze mi przychodzi do głowy, mówili o Gliwicach przy okazji Sylwestra. Gdzie jedziesz na Sylwestra? No oczywiście do Gliwic. Czyli żeby miasto było miejscem pierwszego wyboru dla ludzi pod różnym względem. Żeby siedziało w świadomości Polaków jako taki symbol miejskości jak Kraków, jak Wrocław, jak Gdańsk. No i znowu wracamy do punktu wyjścia. Trzeba mieć pomysł na to miasto. Bo w tym pytaniu zawarł Pan też odpowiedź na te wszystkie pozostałe, czyli jak tutaj zatrzymać ludzi i jak tutaj ściągać ludzi. To, że Pan mnie zapytał, dlaczego mamy taką słabą promocję, to ja mogę tylko rozłożyć ręce i powiedzieć tak, wiem, bo przez te kilka lat teraz, jak byłam radną, dopominałam się o to, żeby taką promocję strategii zrobić. Dopominałam się też o kilka innych rzeczy, bardzo drobnych, czyli żeby zrobić aplikację, która będzie zbierała tą całą ofertę kulturalną, ale nie tylko kulturalną, także sportową na przykład, tej aktywności sportowej. To już się zdarzyło, udało się to zrobić, bardzo się cieszę. Powstał impresariat, który ma się zajmować kulturą. On jest absolutnie do rozkręcenia jeszcze, ale moim zdaniem idzie to w dobrą stronę, taką o którą też zabiegałam. A może ale tak do tego jedno... wszystkiego musimy się promować. Musimy stworzyć taką imprezę, która będzie jednoznacznie kojarzyła właśnie. Się z Gliwicami. Katowice mają spodek, a wy co macie? Mają go od lat, to prawda, to jest wielki handicap, no ale mają. A my mamy arenę, z której mamy i zysk, i czasami kłopot, bo to bardzo kosztowne przedsięwzięcie, które niestety bardzo, bardzo obciąża nas budżet. A spodek też kosztuje. Ale nie tyle, ile nasza arena. Nasza arena miała być pierwotnie współfinansowana ze środków europejskich. Unia Europejska uznała, że nie jest nam potrzebny taka duża hala, bo tych hal w okolicach, czyli chociażby w Katowicach mamy sporo i nie dołożyło nam pieniędzy i wszystko spadło na barki gliwiczan. Także to my, gliwiczanie, spłacamy tą bardzo dużą inwestycję, która kosztowała nas więcej, ponad 400 milionów złotych. No jakbyście chcieli zrobić taką imprezę, o której pani mówi, to gdzie? Ale właśnie teraz, skoro już ją mamy i już za nią płacimy, to trzeba ją znakomicie wykorzystywać. Więc
mamy tą arenę i tam można robić naprawdę duże imprezy, ale ja myślę bardziej, że powinniśmy wykreować taką imprezę, która będzie dostępna dla Gliwiczan, jednak będzie się działa w tej przestrzeni publicznej. Mieliśmy fantastyczną tradycję spotkań teatralnych w Gliwicach. Odeszliśmy od tego. Ja bardzo żałuję, bo nasz gliwicki miejski teatr, jakby do tego wrócił, to mógłby na pewno na tym zyskać. Jakby wrócił do tej propozycji w jej najlepszym wydaniu, tak? Wróciliśmy, też bardzo o to zabiegałam, do chociażby spotkań takich teatralnych w plenerze, czyli to jest taka impreza ulicznicy, ale wciąż myślę o wykreowaniu sztandarowej imprezy dla Gliwic. Możemy w prawo. Która by pozwalała na spotkanie Gliwiczan i zapraszanie tych wszystkich, którzy chcą do nas przyjechać i właśnie spotkać się na tej imprezie. Ja też nie mogę panu wszystko zdradzić, bo ja będę o takich konkretnych propozycjach mówiła za chwilę. Będziemy przymierzali do kampanijnych rozgrywek, to wtedy do tego wrócimy sam. Ale myślę, że to jest bardzo ważne i na pewno Gliwiczanom tego brakuje i na pewno byłoby to doskonałym, jednym z takich motorów, które pozwoliłoby tym wszystkim, którzy myślą o tym, czy studiować na Politechnice w Gliwicach, czy jednak jechać do Wrocławia, jednak podjąć tą decyzję, że tak, studiujemy w Gliwicach. I to się musi zdarzyć. Katarzyna Kuczyńska-Budka, radna gliwicka, o tym Państwa zapewniała. Dziękuję za spotkanie i za wycieczkę. Bardzo dziękuję. I zapraszam do Gliwic.